mimozami. Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. Przeważnie imprezy odbywają się w strzelnicy. Dlaczego dzisiaj właśnie w tym miejscu? Ze względu na pogodę, dlatego że tutaj jest namiot, można skryć się w dwóch salach dosyć dużych, a na strzelnicy mamy tylko tą izbę ekologiczną. No i tutaj właściwie z panią dyrektor doszliśmy do wniosku, że połączymy jakby siły i zrobimy razem ze względu właśnie na warunki pogodowe. Jaki dzisiaj temat? Dzisiaj temat jest rodzinne spotkania przy muzyce, spotkania głównie seniorów, ale takim przewodnim tematem jest segregacja odpadów, gospodarka odpadami, bo to nasze pokolenie wcześniej urodzone troszeczkę kłopotu ma z tą tematyką i chcemy przybliżyć. Przygotowałam prezentację, gdzie będzie można dowiedzieć się, jakie odpady wrzuca się do pojemnika na bio, jakie do surowców i zmieszane, a które odpady są niebezpieczne, no bo to z tym też jest problem, gdzie ten odpad powinien wędrować. Jak również chcę tutaj przybliżyć tematykę starego lasu, bo gro mieszkańców nawet nie wie, gdzie wędrują nasze śmieci. Jesteśmy producentami, ale co się dalej z nimi dzieje po wrzuceniu do pojemnika i odebraniu przez firmę Site, nikt już dalej się nie interesuje tym tematem, a warto zobaczyć, jak wygląda ten nowy obiekt, bo tak można powiedzieć, wybudowany ze środków Unii Europejskiej w starym lesie. I cała gospodarka, bo łatwo powiedzieć, że śmieci oddaje, a zwyżka ceny jest odpadów i to głównie nurtuje naszych mieszkańców. Ale myślę, że tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pan burmistrz bardzo często tłumaczy, dlaczego tak się stało. Myślę, że dzisiaj też tutaj zawita i też powie, bo jest członkiem Związku Gmin Wieżyca. No i przybliży też na pewno ten temat. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo rzeczywiście produkujemy odpadów. Każdy z mieszkańców, przeciętny kościerzak, produkuje około 300 kg rocznie. Na całą ilość mieszkańców to jest bardzo duża masa. A tym bardziej, że jest skok cenowy między odpadami segregowanymi, a zmieszanymi. I tu ta edukacja ekologiczna koniecznie jest potrzebna, żebyśmy nauczyli się prawidłowej segregacji odpadów. Zaglądając do pojemników na śmieci, nie ma takiej sytuacji, że jak w koszu, gdzie mają być plastiki, są tylko plastiki. Tam jest wszystko. Tak samo w tych drugich bio i plastiki, i bio. Jak tego ich nauczyć ludzi, ażeby jednak już na samym początku segregowali? Ja myślę, że tego pokolenia starszego to już trudno będzie, ale my zaczniemy edukację, taki sobie priorytet dałam, że zaczniemy od tych najmłodszych przedszkolaków, którzy będą w jakiś sposób zwracali uwagę swoim rodzicom, jak i babci, dziadkowi, bo powiem, że gro osób w domkach jednorodzinnych segreguje. Troszeczkę jest może problemu w tych blokach, tych obiektach, bo tam różne towarzystwo mieszka. Są ludzie, którzy rzeczywiście, mieszkańcy, którzy przestrzegają tej segregacji, no ale oni właśnie płacą tą cenę za tych, którzy nie przestrzegają tego. Bo powinno być tak, że jeżeli jest to pojemnik na bio, to muszą tam być tylko pojemniki na bio. My będziemy starali się, ja ze swojej strony w Centrum Kultury Kaszubskiej na zajęciach ekologicznych, nie tylko, przygotowuję ulotki dla mieszkańców i dla dzieci poprzez przedszkola i szkołę, one dotrą do domów, gdzie będzie informacja, co wolno wrzucać do pojemnika na bio, a czego nie. Były takie ulotki rozdane przez Stary Las, Związek Gmin Wieżyca, ale czasami ktoś taką ulotkę zabrał i gdzieś na półkę odłożył, nawet do niej nie zerknął. A myślę, że to jest błąd, bo tutaj powinniśmy wnikliwie przeanalizować ten temat.
Są takie głosy w mieście, że mają być wprowadzone kontrole. Czy ludzie w właściwy sposób oddają te śmieci do tych koszów? Oczywiście, że tak będzie, bo tutaj mamy też i Straż Miejską, ale tu właśnie poprzez tą kontrolę będziemy do tego zmierzali, żeby wyeliminować tych, którzy nie przestrzegają tej prawidłowej segregacji. Doszliśmy do wniosku, że ideę mamy tą samą, mianowicie zaktywizowanie do wspólnej zabawy środowisk i seniorów, i dzieci. Kilka razy były takie spotkania w Strzelnicy, nazywały się spotkania rodzinne, odbywały się przy muzyce. My jako Ośrodek Pomocy Społecznej co roku robimy spotkania z okazji Dnia Seniora. Tych dat jest kilka razy w roku, ale zwykle odbywa się to jesienią. Dość szybko jesień przyszła w tym roku. Październik powinien być jeszcze słoneczny, kolorowy. Tu okazało się, że kolorowy jest, ale nie jest słoneczny. W związku z tym postanowiliśmy zrobić wspólne spotkanie w miejscu, które jest bliżej, żeby było łatwiej dojść każdemu. Bliżej jest ogród Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zresztą fantastyczne miejsce na różnego rodzaju tego rodzaju właśnie spotkania. Stąd nasze połączone siły, a że przekrój propozycji dla naszych gości jest przez to większy, no tym większa atrakcja, tak sądzę. U nas w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotyka się 8 grup seniorskich, jest to około 200 osób. Oczywiście w Kościerzynie seniorów jest zdecydowanie więcej. Natomiast mówię o tych, którzy się spotykają w Miejskim Ośrodku Pomocy. I to są osoby, które przychodzą dwa razy w miesiącu, spotykają się przy kawce, przy cieście, jak jest adwent, to śpiewają pieśni adwentowe, jak jest Wielki Post, śpiewają pieśni wielkopostne, przychodzą także akordeoniści. Fantastycznie to wszystko się dzieje, także budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie kończy, że tak powiem, swoich dźwięków o godzinie 15:30. Seniorzy do godziny 19:00 tutaj w swojej świetlicy urzędują. Natomiast spotkanie takie seniorskie w samej świetlicy byłoby dość ograniczone, bo tam jak się jeden klub spotyka, to jest 30 osób. Natomiast tutaj mogą być prawie wszyscy ci, którzy wyrazili wolę. No i oprócz muzyki Gawęd Kaszubskich zaprosiliśmy także na smakołyki, na konkursy. I myślę, że seniorzy i dzieci nasze z naszej świetlicy profilaktycznej wspólnie bawią się bardzo dobrze. Tak to przynajmniej na tą chwilę obserwuję. Dotyczące śmieci i powiem szczerze, jest to tak ciężki, trudny temat, z którym nie idzie nic zrobić, bo czytając sprawozdanie finansowe musimy się do niego odnieść i tylko to mogę jako twardy dowód przyjąć i do tego się dostosować. Będziemy się zastanawiać, bo naprawdę to wszystkich boli, nikt tego nie chce, ale musimy po prostu się bardzo dobrze zastanowić, jak to doprowadzić. Taki dostaliśmy prezent w postaci ustawy, która na nas pewne rzeczy nakłada. Przyjemnej zabawy, wypicia i zjedzenia trochę ciepłej grochówki przy tej pogodzie, bo to się na pewno przyda.
wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu, do zobaczenia, do miłego usłyszenia.